poznaję panią starą. Bo ludzie do mnie sami przychodzą i opowiadają. I im bardziej dowiaduje się więcej o tematach pani starą, drodzy mieszkańcy Warmii i Mazur, okręgu 86, macie okazję zmienić osobę, za którą się macie podstawy wstydzić. I mówię to jako poseł. Poseł, który dzisiaj poznaje wiele szczegółów, wiele detali i powiem państwu więcej. Czas skończyć z królowaniem pani senator starą. Dlaczego o tym mówię? Proszę państwa, pierwszy raz się spotkałem jako poseł, po 4 latach byłem posłem, że tak naprawdę Olsztynem trzęsie pani senator Lidia Staroń. Pierwszy raz spotkałem osoby, dziennikarzy, polityków, którzy mówią, nie, tego tematu nie ruszamy, pani senator nie ruszamy, boimy się. Proszę państwa, doszliśmy do takiej oto sytuacji, że dzisiaj to nie sędzia, nie prokurator, nie policja rządzi miastem, a pani w żółtym kubraczku. Przepraszam, gdzie my żyjemy? Tu mówimy o prawie, o konstytucji. Proszę państwa, dzisiaj wychodzi na to, że połowę mediów olsztyńskich i włodarzy boi się kobiety w kubraczku żółtym. Ja się nie boję. Ja się nie boję, nie mam zakazu prokuratorskiego, sędziowskiego. Uważam, że dokumenty i życie publiczne jest do wglądu. Poseł, senator ma psi obowiązek się rozliczyć z tego. I uważam, że pani senator poza opowieściami o ciągniku powinna opowiedzieć o tym, jak pracowała jako senator, o tym, co wynika z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Koniec, kropka. Ona tego nie zrobi.